weź ten. No, to jest film. Ten o właśnie tym, co widzicie. Pewnie się zastanawiacie. O, po co takie coś? Po co? Po co? Po co ci to, co? No, a ja mówię, odpowiadam. No bo ktoś tam napisał coś, no i jest. No i tak to już jest, nie? Że co? No tak. No. Co przed jeszcze? Dwie rzeczy. Pierwsze. Na Skins Monkey. No wiadomo co jest. Event. Weź se odbierz. Chłopie, a co ci szkodzi? Kliknij se. Może pieniądza dostaniesz. Się ucieszysz. Tu też se kliknij. Też se pieniądza dostaniesz. Też się ucieszysz. Potem co jest jeszcze? Discord. Tu można kupić na przykład to RMB od kolegi. I kolega dobrze sprzedaje po 54,5. No właśnie. No właśnie. I małpowe. Proszę się zgłaszać. Bo się nie zgłaszacie, to Infi za chwilę wygra. No weźcie go, przebijcie czymś. No. A dzisiaj temat jest ten. Rymy, foil. Dokładnie w ten sposób. To jest taki, ja bym powiedział, jeden z trochę bardziej kontrowersyjnych tematów. Czymy? Już mówię. Ponieważ kiedy sobie myślicie o rymyry, no to sobie myślicie tak. Ula boga, coś tam. Dlaczego tak myślicie? No bo było ładne, no i przestało być, nie? Dlaczego? Bo naprawili, znaczy popsuli, w sensie zrobili inaczej niż było. No więc napawa nas to smutkiem i brakiem radości. No ale folię zmienili. Lekko. Lekko, bo lekko, ale zmienili. I wyglądają inaczej. No i co się z tymi foliami dzieje na przestrzeni ostatniego czasu? Jedne lecą w górę, a inne w dół. No i na przykład macie sobie takiego tylosa, nie? I taki tylos to, o, tak średnio, nie? To nie są jakieś kurwa inwestycje, które wy powinniście robić. Jeżeli chcesz inwestować w Tailu, to chyba lepiej takie ze Sztokholmu. Ale za to istnieją naklejki pokroju, na przykład Face. I tu jest już inaczej. I tu się kurde blade dzieje takie coś, że ta naklejka, jak sami możecie zauważyć, pobiła swoje ATH. Czaicie o co chodzi? To się wydarzyło. Normalnie naklejka se wzięła i se urosła. Ktoś kupił. Normalnie siedzi ktoś i mówi tak. A se kupię. Lol. XD. Lol. Także ciekawostka. I ogólnie rzecz biorąc, jak sobie tak o tym myślę, o tym tutaj segmencie rzeczy, no to w sumie takie Fnatic, G2, Astralis czy Natus Vincere to nie jest takie o coś tam, że złe, o demony. No nie? No bo jak macie takie G2 foil, to mu jeszcze długo do tego poziomu, nie? A takie fazy już odbiło. To on se nie odbije kiedyś? No nie wiem. Można się zastanowić. Dla mnie do przemyślenia to są inwestycje. Tylko, że te inwestycje są bez sensu trochę w chuj, bo one nie polegają na tym, że przyjdzie jakiś hype na rynek i nagle to podrożeje. No nie, no to jest kwestia tego, żeby ktoś kupił, nie? A nie coś tam. No właśnie. Inne. Na przykład mamy takiego, no, drużyna ducha. Drużyna ducha, wielka zawierucha. No i też brakuje mu trochę, ale już nie tak dużo. No nie o to właśnie chodzi. I to są te rzeczy. W ogóle te rzeczy można sobie fajnie kolejkować. Jak? Pokażę wam. Pewnie, że tak, jasne. Już mnie mniej trochę gardło boli niż rano, a rano to była tragedia. Już normalnie mówię, o kurczę, umrę chyba se, a teraz to se żyje. Tutaj pyk, pyk. Widzicie? Jak se można i se potem można wystawić trochę drożej i pyk, pyk, nie? Czajcie, o co chodzi? No, czy to jest jakiś super sposób na zarobek? No zależy ile kupisz. Jak kupisz miliard, no to ta. A jak nie kupisz tyle, no to wiadomo jak jest. Wiadomo co ci, gdzie ci i tak dalej. No i się cieszą dzieci. Chciałem kichnąć, ale nie kichłem. A. To nie jest nawiązanie nawet żadne. To co chodzi o ten. Czynności. Dokonywano. Z innych rzeczy. Odnośnie tych oto pyk-pyków. Takie rzeczy są na przykład jak Nemiga i ten, no to też jest spoko. Czemu? Ktoś zapyta. Czemu Nemiga jest fajna? Ja przypominam, że Nemiga ten trochę się podobnie jest do jednej takiej naklejki innej śmiesznej w kolorach tych samych. I dla mnie to jest na przykład spoko jedna z rzeczy, żeby sobie mieć w niej hajsy. Ja miałem trochę i mi się podobało na przykład, ale to tu sprzedawałem, a kupowałem pokażę wam kiedy, bo to nie mogę być ten zakłamanym bucem, kurwa, szmatą. Coś tam. Tu się kupowało Nemigi, no. Tak było. Jak ktoś nie wierzy,
Czekajcie, może tu? Mi się to z 29 kojarzy, albo z 30. Jak mi nie wierzycie, to se sprawdźcie, co się wydarzyło 30 stycznia. To było wtedy, jak były chyba Astralisy. No i wtedy było dużo pieniędzy i trzeba je było wydać na Steamie. To się wtedy te Nemigi kupowało od tego ziomka. Ziomek sprzedał 5000 Nemig wtedy. Folia, no, tak było. I pewnie mu smutno było trochę z tego powodu, a to różnie już jest potem. Ludzie płaczą ogólnie z różnych powodów. Potem mają katar i w ogóle, a ja nie płakałem akurat, na spokojnie. A właśnie, to też jest takie spoko. Jak oglądacie jeszcze ten film, nie wiem, czy ktoś to ogląda, czy nie, ale wiecie, że łapki w górę kurwa działają? Pojebane to jest, możecie se kliknąć, to będzie ten film miał dużo wyświetleń i dużo ludzi będzie go widziało i będą mówili tak, ja pierdolę, o czym ten ziomek pierdoli, o kurwa, nie da się tego oglądać, ja pierdolę. Będziemy się śmiać z nich, potem będę wam komentarze powysyłał, a wy będziecie pisać tak, xddddddddd, no i tak to właśnie jest. No co więcej, kurwa, o nich mam do powiedzenia? No nic, no kurwa, nudne są dosyć. A jak ktoś się na tym ma zarobić, bo se w coś włoży pieniądze w jakieś G2 czy inne Natusus Vincerus, no to już nie wnikam, nie? Czy w inne Virtus Pro. Kurwa, ciekawie mnie, czy kiedykolwiek to Norw będzie jakoś w cenie. Zlikwidowali team, kurwa, poszedł się jebać i chuja. I chuj, już nikt o nich nigdy nie słyszał. Ciekawa. Ciekawa ciekawostka. www.darmoweciekawostki.pl. No i co? No i tyle, nie? Z tych folijek. A holo w lesie. Już chyba tam zostaną. Ja pierdolę, ile ty kurwa kosztuje. Za darmo rozdają naklejki. Potem się dziwią. O, czemu ten nie ma pieniędzy? Coś tam. A za darmo naklejki dają. Mam katar, sorry. No i co? Tyle, nie? Fajnie. Fajnie. No to.